Cześć przyjacielu, z tej strony Paweł z bloga jakzdobyćkobietę.pl. Z tego nagrania dowiesz się, co zrobić, gdy kobieta odmawia spotkanie, a także otrzymasz za darmo prezent o wartości 197 zł. Zaczynajmy. Is this love that I'm feeling? Is this the love? Poznałeś kobietę, ale ona nie chce się z tobą spotkać? Spotykasz się z kobietą, ale ona w pewnym momencie nie chce się dalej z tobą spotykać? Co zrobić, gdy kobieta odmawia spotkanie? Rozłóżmy temat odmawiania spotkania na łopatki. Dlaczego kobieta odmawia spotkanie? Przede wszystkim kobieta nie chce się z tobą spotkać, ponieważ nie dałeś jej wystarczającego powodu. W tym miejscu poczekaj na chwilę. Zanim zaczniesz szukać logicznych powodów dla kobiety, obejrzyj to nagranie do końca. Jeżeli facet prowadzi relacje w nudny i logiczny sposób z kobietą, to nie wytwarza w niej emocji. W ten sposób nie przekazuje emocji kobiecie, tak aby zachęcić ją do spotkania albo do kolejnych spotkań. To prowadzi do tego, że kobieta się przy nim nudzi i po prostu nie ma ochoty na to, aby się z nim spotkać. Oprócz tego kobieta nie chce spotkać się z facetem, który okazuje jej nadmiernie swoje zainteresowanie czy także uczucia. Jeżeli facet się nadmiernie stara i nawet przymila do kobiety, to nie jest dla niej żadnym wyzwaniem. Tym samym jest dla kobiety zbyt łatwy, a kobieta nie ma powodu, aby być nim zainteresowana. W tym miejscu nic nie pomogą logiczne powody, bo i tak kobieta wszystko odbiera to podświadomie. Jakie są najpopularniejsze błędy facetu, przez które kobieta odmawia spotkanie? Przede wszystkim przymilanie się, bycie zbyt miłym, nadmierne się staranie, próbowanie zaimponowania, okazywanie zbyt wiele zainteresowania, przekonywanie kobiety w logiczny sposób, a także przytłaczanie i osaczanie kobiety, m.in. swoją mową ciała. Oczywiście, są to najpopularniejsze błędy, które popełniają faceci, ale właśnie to te błędy działają na niekorzyść i są oznaką zdesperowania faceta. Zamiast tego trzeba odwrócić rolę. Trzeba skupić się na byciu wyzwaniem dla kobiety. Zamiast spotykać się z kobietą po kilka godzin na takim spotkaniu, lepiej robić krótkie spotkania i zakończyć je w dobrym nastroju i wysokiej energii. Dzięki temu po takim spotkaniu pozostanie niedosyt do kolejnego spotkania. Oprócz tego, nie warto odsłaniać wszystkich swoich kart na samym początku. Lepiej jest wyhamować z okazywaniem swoich uczuć, a zamiast tego być nieco tajemniczym i wzbudzać ciekawość w kobiecie, zamiast opowiadać o sobie każdy najdrobniejszy szczegół ze swojego życia. Zamiast tego lepiej się droczyć z kobietą, okazać jej poczucie humoru i flirtować, tak aby przez całe spotkanie ona dobrze się przy tobie czuła i bawiła, zamiast siedzieć jak na stypie, albo jak z kołkiem w dupie. Co zrobić, gdy kobieta mówi, że nie ma czasu się spotkać? Jeżeli kobieta mówi ci, że nie ma czasu się z tobą spotkać, to prawdopodobnie nie potrafi ci powiedzieć wprost, że po prostu nie chce się z tobą spotkać, a nie, że nie ma tak naprawdę czasu. Oczywiście rozumiem i zdaję sobie z tego sprawę, że każdy z nas jest zapracowany i zabiegany na co dzień, ale jeżeli ktoś chce się naprawdę spotkać z kimś, to tak organizuje swoje zajęcia, że znajdzie czas dla drugiej osoby, pod warunkiem, że tego chce. Nawet najbardziej zapracowane osoby mają kiedyś wolne, dlatego kluczowe jest to, czy kobieta odmawia spotkanie, a przy tym podaje ze swojej strony nowy, dogodny dla niej termin spotkania. Jeżeli kobieta ze swojej strony nie podaje nowego terminu, dogodnego dla niej, to sprawa jest jasna, że ona nie chce się z tobą spotkać. Fakty są takie, że gdy jest tobą zainteresowana, to nawet gdy jest zapracowana, znajdzie te pół godziny do godziny czasu w ciągu dnia czy tygodnia, aby się z tobą spotkać. Oczywiście pod warunkiem, gdy komuś zależy. Dlatego jeżeli proponujesz spotkanie o dokładnym terminie, a kobieta odmawia, to zaczekaj, czy sama zaproponuje nowy, dogodny dla niej termin. Jeżeli tego nie zrobi, to dla mnie sprawa jest jasna. Co zrobić, gdy kobieta odmawia spotkania, bo mówi, że ma faceta? Jeżeli kobieta mówi ci, że ma faceta, to tak naprawdę nic nie znaczy, więc zachowaj spokój. Przede wszystkim nie wiadomo, czy go ma naprawdę. Wiele kobiet jest codziennie zaczepiana przez różnych facetów, przez co są już tym po prostu zmęczone. A kobiety zauważyły, że gdy powiedzą mam faceta, to bardzo dobrze działa, aby pozbyć się faceta, który je zaczepia i do nich zagadał. Jest to taka ich automatyczna odpowiedź, niczym system obronny przed takimi kolesiami. Ten tekst jest tak skuteczny, ponieważ jakieś 95% facetów, gdy słyszy coś takiego, całkowicie odpuszcza. Więc kobieta ma to, co chciała, czyli święty spokój. Co wtedy zrobić? Przede wszystkim nie przejmuj się tym i nie bierz tego na serio.
nie przepraszaj za to kobiety i nie mów w stylu: o, przepraszam, nie wiedziałem. Bo skąd niby kurna miałeś wiedzieć? Przecież kobieta nie ma tego wypisanego na czole, a pierścionki nic nie znaczą. Nie pytaj o tego faceta w stylu: jak ma na imię, albo jak długo jesteście razem. Tak samo daruj sobie durne teksty w stylu: nie ma wagonika, którego nie dałoby się odczepić. Albo: a to możesz mieć dwóch, nie tędy droga. Po prostu zignoruj to, co usłyszałeś i prowadź kobietę w rozmowie. Rób swoje i zmień temat. Zadbaj po prostu o to, aby wam się miło rozmawiało. Nawet jeżeli kobieta naprawdę ma faceta, to możecie sobie po prostu miło porozmawiać i nie ma w tym nic złego. Zamiast tego staraj się dać jej radość i emocje w rozmowie. Jeżeli tak naprawdę nie ma faceta, a mówi, że go ma, to być może nie jest tobą jeszcze zainteresowana lub okazałeś jej zbyt dużo zainteresowania, przez co odebrała twoje podejście wprost jako podryw, a automatyczną reakcją na to jest po prostu odrzucenie cię. Dlatego wyluzuj i nie okazuj nadmiernego zainteresowania. Jeżeli rozmawiasz z kobietą, a ona w dalszej części rozmowy nie wspomina o facecie, to jest duża szansa, że tak naprawdę go nie ma, a tylko ściemniała na początku, aby się ciebie pozbyć. Co zrobić, gdy kobieta odmawia spotkania, bo jest w związku? Przede wszystkim to, że kobieta jest w związku, to jeszcze nic straconego. Okazuje się, że wiele kobiet jest w związkach tylko po to, aby nie być samotną. Pomyśl przez chwilę. Jak postrzegasz kobietę, która ma, przyjmijmy, około 30 lat i jest samotna? Czy nie wydaje ci się to dziwne? Czy myślisz, że wszystko z nią jest okej? Dlaczego atrakcyjna kobieta nie miałaby mieć faceta? Wszystko dlatego, że wiele kobiet tkwi w relacjach dla samego bycia, ale w międzyczasie nie wyklucza zmiany obecnego faceta na bardziej atrakcyjnego. To dlatego, gdy kobieta zostawia swojego faceta, dziwnym trafem już po kilku dniach ma już nowego faceta. On się nie znalazł przypadkiem. To się działo znacznie wcześniej i to w trakcie jeszcze, gdy była z tamtym poprzednim. Takie są fakty i realia. Dlatego uważam, że to, że kobieta jest w związku, to jeszcze nic nie znaczy. Ale gdy kobieta jest w szczęśliwym związku, to znaczy już bardzo wiele. Przede wszystkim, jeżeli kobieta jest w szczęśliwym związku, to nie ma sensu się wpieprzać i rozwalać jej szczęścia. I tutaj nie ma co rozwijać tego wątku odnośnie moralności i słuszności takiego działania. Takie jest moje po prostu zdanie. Po prostu wchodzisz komuś z buciorami w czyjeś życie i szczęście i to nie jest w porządku. Tym bardziej, że nie masz pewności, jak potoczy się ta relacja z wami i może się okazać ona stratą czasu. A jeżeli kobieta odejdzie od tamtego faceta, to może zrobić to ponownie z tobą, dla kogoś innego. Pomyślałeś o tym w ten sposób? Dlatego znajdź sobie inną, wolną kobietę, tym bardziej, że kobiet na tym świecie nie brakuje. Poznawaj nowe kobiety i systematycznie z nimi randkuj. A co zrobić w sytuacji, gdy kobieta nie jest szczęśliwa w obecnym związku? Jeżeli kobieta nie jest szczęśliwa w obecnym związku, to jest dla ciebie szansa, ale pod warunkiem, że dasz kobiecie więcej szczęścia niż obecny facet. I musisz być tego pewien, że dasz jej więcej tego szczęścia. Jak w takim razie poznać, że kobieta nie jest szczęśliwa z obecnym facetem? Przede wszystkim obserwuj jej zachowanie. Zwróć uwagę na jej mowę ciała, jakim tonem mówi o swoim facecie, jak na ciebie reaguje. Czy mówi pozytywnie i korzystnie o swoim facecie? Albo wręcz narzeka na niego. Czy chętnie umawia się z tobą na spotkania? To może oznaczać, że z obecnym facetem jest dla samego bycia z nim i nie wyklucza zmiany go na bardziej atrakcyjnego faceta. Z tego właśnie powodu biorą się m.in. zdrady, a kobiety zostawiają obecnych facetów. Dlaczego tak się dzieje? Czy jest to tylko winą tych zimnych i sukowatych kobiet? Przede wszystkim zwróć uwagę, jaką dynamiką rządzą się relacje. Czy widzisz, jak na początku związku wszystko jest fascynujące i ekscytujące? Jaki wysoki jest poziom emocji na początku związku? Na początku związku zawsze jest różowo i kolorowo, ale z czasem coś zaczyna się psuć. Wdziera się do związku nuda i rutyna i zaczyna brakować emocji, tych, które były na początku. A kobiety karmią się emocjami. Kobiety są uzależnione od emocji i odczuwają, gdy ich brakuje. Emocje w związku opadają, bo faceci odpuszczają i przestają się starać o kobietę. Nie podtrzymują emocji i przestają randkować z kobietą, bo już są razem. Jeżeli kobiecie zacznie tego brakować, to będzie szukać tych emocji i pójdzie do tego, kto daje jej te emocje. Po prostu. A bardzo często znajdzie się koło niej facet, który będzie podsycał jej emocje. I tu masz odpowiedź, jak zdobyć kobietę, mimo tego, że jest w byle jakim związku. Kluczem są emocje kobiety. Nie bądź nachalny. Pokaż, że jesteś atrakcyjnym facetem i że jesteś prawdziwym facetem z jajami,
aby kobieta sama uznała, że jesteś jej wart. Daj jej czas, aby doszła do tego wniosku, że chce być z tobą. To nie może być na pośpiechu, tylko daj po prostu czas. Bądź dla niej wyzwaniem i stosuj zasadę niedostępności. Gdy uzna, że nie chce być ze swoim facetem, sama od niego odejdzie. I zgadnij do kogo. Co zrobić, gdy kobieta odmawia spotkanie w ostatniej chwili? Jeżeli kobieta jest umówiona z tobą na spotkanie, ale odwołuje je w ostatniej chwili, to tutaj zwróć uwagę na to, jak ona postąpi w tej sytuacji. Są dwie możliwości. Pierwsza taka, że być może naprawdę jesteś wypadu pilnego. Każdy ma swoje życie i własne sprawy, także jest to coś zupełnie normalnego, że czasami coś się urodzi na poczekaniu i na to nie mamy wpływu. Nie zdarza się to często, ale takie jest życie. I tutaj jest ważna sprawa. Zwróć uwagę, czy kobieta odwołując spotkanie, sama proponuje nowy termin spotkania. Ponieważ kobieta zainteresowana to taka, która przychodzi na spotkanie. A jeżeli nie przychodzi, to dąży do tego spotkania, podając właśnie nowy termin spotkania. Jeżeli kobieta tylko przeprasza i nie podaje nowego terminu, to znaczy, że nie jest tobą zainteresowana oraz że cię nie szanuje. W takim przypadku jak najszybciej poznawaj nowe kobiety, a o tej zapomnij. Oczywiście może dać jeszcze drugą szansę. Jeżeli kobieta raz odmówiła spotkanie i nie chciała się z tobą spotkać, to zaproponuj ponownie spotkanie. Ale nie rób tego od razu. Odczekaj kilka dni i wtedy wykonaj drugą próbę. Być może w dniu, kiedy jej proponowałeś, miała coś na głowie, nie miała czasu albo nie była w nastroju. Dlatego po odczekaniu kilku dni ponawiasz próbę spotkania. I tutaj druga propozycja z twojej strony jest ostatnią próbą. To ostatni krok z twojej strony. Jeżeli tutaj kobieta odmówi albo się wykręca i sama nie podaje terminu spotkania, który jej odpowiada i jest dla niej dogodny, to znaczy, że ona nie jest tobą zainteresowana i nie ma sensu jej na siłę męczyć. Oczywiście, jeżeli proponujesz kobiecie spotkanie, to upewnij się, że robisz to w prawidłowy sposób, podając dokładny dzień i godzinę spotkania. Jeżeli podałeś dokładny dzień i godzinę spotkania, a kobieta odmawia, nie podając powodu albo szuka jakichś błahych wymówek, to zaczekaj, czy zaproponuje inny termin. Jeżeli dostaniesz dwie odmowy spotkania, to daj sobie spokój z tą kobietą i szukaj innej. Jeżeli naprawdę chcesz, to czasami i ostatecznie możesz wykonać trzecie podejście w myśl zasady do 3 razy sztuka, ale tutaj musisz być naprawdę ostrożny i robić to z dużym wyczuciem. Co zrobić w sytuacji, gdy kobieta 2 razy odmówiła spotkania, po czym sama się kontaktuje? Kobieta nie przyszła na spotkanie, kiedy jej proponowałeś lub je odwołała, a teraz sama się kontaktuje. Ciekawe. Najprościej mówiąc, to należy w kulturalny sposób odmówić takiej kobiecie. Prawdopodobnie kręciła coś na boku i po prostu zostałeś jej jako koło ratunkowe. Jest także duża szansa, że jest to toksyczna kobieta, która bawi się tylko twoimi uczuciami i chce uwagi i adoracji ze strony faceta. Dlatego gdy taka kobieta wznowi kontakt, nie rób sobie nadziei, tylko poznaj nową kobietę, z którą zaczniesz budować relacje na zdrowych zasadach. I to bez zabawy w ciuciubabkę. W relacji z toksyczną kobietą stracisz czas i nerwy, które mógłbyś poświęcić dla wartościowej kobiety. A tutaj kobieta sama nie wie, czego chce. Jak reagować na odmowę spotkania? Przede wszystkim zachowaj spokój. To, że będziesz się spinał i denerwował, w niczym nie pomoże. Tylko ci zaszkodzi, utwierdzi kobietę, że dobrze postąpiła. Pokaż jej spokój i pewność siebie z twojej strony. Pamiętaj, kobieta odmawia ci, bo nie ma powodu albo nie widzi w tobie wartości, aby się z tobą spotkać. Mimo tego nie dawaj jej logicznych powodów do spotkania, typu co będziemy robić razem albo co zjemy dobrego. Tu nie o to chodzi. Zamiast tego pracuj nad sobą, aby być atrakcyjnym facetem. Następnie stań się dla niej wyzwaniem i stosuj zasadę niedostępności. Popracuj nad sobą i zwiększ swoją wartość, aby kobiety dostrzegały ją w tobie. Trzymam mocno za ciebie kciuki, aby kobiety jak najrzadziej odmawiały ci spotkania. Napisz w komentarzu, jak radzisz sobie z odmowami spotkania. Na koniec mam dla ciebie jeszcze obiecany prezent. Aby go odebrać, wejdź na stronę jakzdobyćkobietę.pl/poradnik. Następnie wpisz maila, na którym odbierzesz poradnik, tak jak obiecałem, czyli otrzymasz go za darmo. Do usłyszenia w następnym nagraniu. Pozdrawiam zdobywcę. I don't need a crown and I'm king. I don't need a cool, no, I'm king. I ain't giving up, I'm giving in. I don't need your love.